Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Dzisiaj z Tomusiem i z Piotrkiem na polach dziadka Owendena. Chodzimy już chwilę, ziemia twarda. Taki spłachetek pola posianego trawą. Do tej pory kilka guzików, nic specjalnego. W tej chwili wyszła pierwsza monetka. Brudna, ale mam nadzieję, że to jest rzym, bo tak mi patrzę, ja ją przemyję, już tutaj wytrzepałem wodę i znalazłem nawet rękawiczki swoje. Także spróbujemy, wyłączę się, jak będzie czysta. Dobra, wracam. Tomuś tutaj wymęczył na tym spłachetku ziemi Nürnberg Tokena. Nie wiem, na ile to jest ostre. Czekajcie, spróbuję powiększyć odrobinkę. Udało się. To jest Nürnberg Token Tomka. Bardzo fajna monetka, a to obok to jest ta moja rzymska. Możesz tego Nürnberg Tokena wziąć? Dziękuję, Tomku. To jest ten rzymek i na 99% to jest rzeczywiście rzym. Tak mi się wydaje. O, już go zgubiłem. I to co się wydaje, że widać trochę. No, na 100%. Tak wygląda. Na bank. Tak, on przesycha. Kurde, ja nie wiem co na dobra. Kawałek twarzy widać chyba, wiesz? Aha. No wychodzi rzymek. No bank. Wysycha po myciu i ty, wodnym. Ja nie wiem czy to nie będzie. No widać na napisy. To nie wiem czy to nie będzie nawet. Antonius. No. A to nie będzie srebrny? Nie, nie wydaje mi się, żeby to był denark. Nie wiem czy to nie będzie denark. No fajnie. Jak jest rzym, to jest zabawa. No, może ci powiem, że. Tutaj, dziobnięty z tego dołka. Także, no, nie jest za szczodrze, ale coś się dzieje. Bezcennym jest, wiecie, ucieszyć się, że w plecaku są rękawiczki po kilku godzinach kopania. No, po dobrej godzinie kopania w pyle, a potem stwierdzić, że zabrało się same prawe. Bywa. Tym razem taki skromniutki elemencik. Maleństwo, ale wyraźnie maleństwo z epoki. Także cieszy. To jakaś forma broszki lub nabijki. Rzeczywiście malusieńka. Aczkolwiek fajnie zdobiona, bogato i sprawia wrażenie starej. Także jest radocha. To już jest radocha. Lubię takie gadżety. No i kolejna monetka, ale sądząc po stanie, tym razem mamy do czynienia z czymś współczesnym bardziej. Zakładam, że George VI, ewentualnie Elizabeth. Spróbujemy w domu coś więcej z niej wyczytać. Zobaczymy, może się uda. Ziemia jest tak twarda, że aż wstyd się przyznać. Trzecia monetka dzisiaj. Też nie mam pojęcia co to. Może się doczyśni na tyle, żebyśmy odczytali. Ale ją dziabnąłem. Tak rzadko mi się to zdarza. Naprawdę staram się pilnować, ale w tej ziemi kopać jest masakra. Zwyczajnie masakra. Na pewno jakaś jednopensówka, nie wiem, tylko George, Victoria, Edward. Duża fajna, więc cieszy. Trzecia monetka, jeszcze jedna i będzie norma. Może się uda lubańską normę wykonać. Pozdrowienia dla Krzysia Lonego. O tym właśnie mówię. Nie zabrałem mikrofonu krawatowego, pewnie wiatr robi swoje. A jak jest twardo, to widzicie po Piotrku. Dziubak. O, z tego dołka, z którym Piotrek tak ciężko walczył, wyskoczył naprawdę zacny arseniak. Patrzcie, pięknie zdobiony i naprawdę duży, masywny guzik arsenowy. Śliczna rzecz. Mówi Piotrek, że ma jeszcze naparstek. Jakiś taki dziwny elemencik z brązu, też ciekawy. Dziękuję, Piotrku. Także się dzieje się. Ale chyba będziemy zmieniać pole, taki plan, bo
Ręce bolą. Ręce bolą za nadto. 15 centymetrów to już nie idzie kopać dziury. No nie, ja chrotnąłem pierwszy raz od lat monety. No. Zmieniliśmy lokalizację. Trochę deszczy klapie, ale... Ale mile, mile chłodzi. Jesteśmy na, my to nazywamy Saksońska Łąka, bo obok jest saksoński kościółek. Lata tutaj nie kopaliśmy, ze 3 albo 4. Mniej więcej na wprost od miejsca, które wam pokazuję, tam w kretowisku znalazłem kiedyś medal Edwarda VIII, króla, który abdykował, rzadka rzecz. A dzisiaj zaczynam łączkę od jakiegoś takiego okucia. Nie wiem, okucia pewnie. Tomek haratnął bardzo ładny token. Nie pamiętam, jak te tokeny się nazywały. Wyskoczył mu, może będzie okazja, on to sfilmuje. Zaraz będzie już wracał do Londynu. Zostaniemy z Piotrkiem i jeszcze trochę pochodzimy, a pada coraz mocniej. Ojej, pada coraz mocniej, z tej chmury pada. Ona nie jest duża, może przejdzie. No i króciutkie podsumowanie tych wykopek. No warunki, jak widzieliście, nie były zbyt specjalne. Cały czas mam kaca moralnego po uszkodzeniu tej monetki. Nawiasem mówiąc, to jest jeden pens przeddecymalizacyjny królowej Elizabeth II z 1963 roku. Dzisiejszy pens, tego nie znalazłem, to jest tylko dla porównania, wygląda tak. Także różnica w wielkości jest dosyć znaczna. Rzymek, odczułem duży brak Marka Sokołowskiego. Świętej pamięci już teraz naszego specjalisty od Rzymu. Rzymek, jak Rzymek, ładny, piękny Rzymek, czytelny w miarę. Sporo kosztowało mnie odczytanie tego, co się na tej monecie kryje. Okazało się, że to moneta Konstantyna I. Dla nas Polaków to Konstantyn Wielki. Ona pochodzi z 312-313 roku naszej ery. Doczyściła się dosyć ładnie. Trzymam ją do góry nogami. Twarz Cezara dosyć widoczna, uszkodzony nieco nosek, bardzo ładnie widoczny Bóg Mars w bojowym rynsztunku z tarczą, z mieczem i z pisą, dzidą, włócznią, o, brakowało mi słowa, włócznią w ręku. Moneta w nominale folis po łacinie znaczy worek. Bardzo dziękuję Ewie za pomoc przy identyfikacji, bo dzielnie mi sekundowała. Co tutaj więcej? No ten fragmencik prawdopodobnie saksońskiej broszy, to jeszcze do końca nie jest wyjaśnione. Jeszcze będę nad tym pracował, nie było czasu. No i ta ostatnia monetka, tak jak sądziłem, to jest zarośnięty na maksa pens królowej Elizabeth II. Moneta współczesna, rdza, wychodzi ze środka, one mają metalowy rdzeń, przebiła tą miedzianą powłokę. Moneta pochodzi, nie wiem czy już mówiłem, z 2008 roku, także serdecznie pozdrawiam, podobnie jak rok 63, jeżeli ktoś z tego rocznika raczył oglądać moje filmy. No i co, to by było na tyle. No jeszcze tak w kwestii usprawiedliwienia, zdech mi Canon, trochę wyhamowałem z nagrywaniem gawęd, no niestety telefon nie wytrzymuje takich długich nagrań, wyłącza się, a nie mam czym ich realizować, także sobie piszę do szuflady na razie scenariusze kolejnych odcinków, jak Canon wróci z naprawy, jak w końcu do mnie dotrze, no to coś nagramy, opowiemy sobie dalszą część historii o królach. Dziękuję wam pięknie za uwagę, bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc was nie opuszcza. Hej, papa. Pa.